Mariuszu Czaplinka, Jeziora Tajemnic, Klub Sportowy i Raz Czaplinek, Wspólnie dla Kobiet, Eko Walentynki, Izba Muzealna. Ciekawym przedsięwzięciem prowadzonym w naszej gminie jest akcja Jeziora Tajemnic. Znaczy akcja Jezior Tajemnic jest pochodną Jeziora Tajemnic, tak? Bo tutaj mamy niejako dwie akcje. W 2016 roku rozpoczęła się pierwsza akcja Jeziora Tajemnic. Ona trwała przez 3 lata. Natomiast Jeziora Tajemnic są kontynuacją tej pierwszej akcji. Co więcej, Jeziora Tajemnic rozszerzają obszar, bo Jezioro Tajemnic było skupione tylko i wyłącznie na Jeziorze Drawsko. Natomiast my będziemy poszukiwać nie tylko w tym jeziorze, ale także we wszystkich jeziorach, które są w okolicy. No, w promieniu 50 km jest około 50 jezior, więc będziemy mieli bardzo dużo czasu na to, żeby wszystkie te jeziora penetrować. To nie tylko i wyłącznie poszukiwania, to także aspekt edukacyjny, ale także promocyjny, bo też i na tym akcja ma polegać, na tym, żeby promować to, co jest za nami. I w ogóle ten cały obszar, w którym się znajdujemy, przepiękne nasze pojezierze drawskie, po to jest ta akcja, promujmy. A co jest świętym gralem naszych czaplineckich poszukiwań? Chodzi o taką mini łódź podwodną Neger, która tutaj stacjonowała w naszym LO, czyli liceum ogólnokształcącym, marynarze Kriegsmarine, i oni tutaj z tego, co legenda głosi, nie legenda, to jest w zasadzie fakt, oni tutaj mieli ćwiczenia właśnie tymi łodziami podwodnymi i prawdopodobnie jedna bądź nawet więcej z tych łodzi jest tutaj na tym jeziorze gdzieś zatopione. Oczywiście jeszcze nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie znalazł. No i my próbujemy właśnie te łodzie namierzyć. Czekamy też również na jakieś informacje od ludzi, tak? Może ktoś coś wie, może ktoś coś widział, może ktoś coś pamięta z dawnych czasów, z rozmów z kimś starszym, czy gdzieś w tym jeziorze coś jest. I my to będziemy po prostu sprawdzać. Fajna i potrzebna inicjatywa, bo to nie tylko odkrywanie tajemnic, a promocja naszej gminy to tej akcji drugie dno. Mimo obostrzeń Klub Sportowy Raz Czaplinek działa na pełnych obrotach. Najważniejsze dla nas jest to, aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania. Staramy się zapewnić im oczywiście dostęp do treningów, tak jak to było przed pandemią. Jedynie w ciągu 2 tygodni marca klub musiał zawiesić treningi, ale to tylko z powodu obostrzeń, jakie funkcjonowały. Później dzięki gminie Czaplinek, ich pomocy, udało nam się uruchomić nasze funkcjonowanie, treningi, które odbywały się początkowo na Orliku, na świeżym powietrzu. Później udostępniono nam również halę widowiskowo-sportową. Aktualnie zrzeszamy 105 zawodników. Są to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 roku życia. Prowadzimy również stały nabór do naszej kadry, także zapraszamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Ważne do odnotowania jest powołanie do kadry województwa jednej z naszych zawodniczek. To było w ogóle chyba sobota rano. Sobie leżę w łóżku, jeszcze śpię, jakoś około 9:00, i mój tata wchodzi do mnie do pokoju i mówi: dostałaś się do kadry. Ja takie ucieszyłam się od razu i to wyniki ciężkiej pracy na treningach. Przyczynkiem do spotkania w hali był zorganizowany turniej. Dzisiaj jest jeden z wielu cykli turniejów Mini Iras Cup, który, jak wiecie, nie mógł się odbyć, ten duży, w czerwcu ubiegłego roku. W związku z naszym COVID-em został odwołany. Planowaliśmy ten turniej zrobić na jesień, ale też 2 dni przed turniejem znowu nam zablokowali to i ten cały turniej udało nam się zorganizować teraz w lutym dla wszystkich roczników, które mamy w klubie, a mamy ich 5 plus skrzaty 2014-15. Dla nich jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, ale gdzieś tam planujemy też jakieś spotkania turniejowe dla nich szykować. A jak wyglądały przygotowania do turnieju? No, czasem ćwiczymy, czasem gramy. Na dobre funkcjonowanie klubu ma wpływ zaangażowanie rodziców naszych zawodników. Rodzice dosyć prężnie działają. Mam tutaj grupę taką, która zawsze jest pomocna, także nie ma z tym problemu. Dogadujemy się fajnie. Zawsze służą pomocą. A co w turnieju najbardziej przypadło uczestnikom do gustu? Bo mi się tu podoba muzycznie hala. Mi się tu podoba przestrzeń, że można grać fajnie, że można potrenować sobie. Czyli wszyscy dobrze trafili. Mieszkanki naszej gminy uczestniczyły w ogólnoświatowej akcji, która w takiej przestrzeni międzynarodowej nosi nazwę One Billion Rising. Polska nazwa to, nazywam się Miliard. To jest akcja
organizowana przez kobiety dla kobiet. Na całym świecie kobiety tańczą, żeby pokazać, jakim strasznym zjawiskiem jest przemoc seksualna wobec kobiet. Jedna z czołowych feministek wyliczyła, że mniej więcej w ciągu naszego życia około 1 miliard kobiet zostanie zgwałcona. I dlatego właśnie pomysł, żeby tańczyć ten sam układ na całym świecie. A dlaczego taniec? Dlatego, żeby kobiety miały taką kontrolę w tańcu nad własnym ciałem i nad własnym życiem. W Czaplinku tańczymy po raz drugi. Tutaj chciałabym bardzo podziękować dwóm dziewczynom, które zorganizowały tą akcję, tak naprawdę pracowały nad choreografią. To jest pani Dzitka Harańczyk i też Anna Jankowska-Słotwińska, ponieważ to one namawiały inne kobiety do tańca. Ja mam zaszczyt być koordynatorką tego projektu. W wydarzeniu brały także udział panie ze Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Chcemy wesprzeć tutaj z naszymi dziewczynami taniec. Jesteście? Złocieniec? Złocieniec. I po prostu będziemy wspierać tańcem, duchem wszystkie kobiety na świecie. Dzięki naszym mieszkankom Czaplinek jest na pewno wyjątkowy. Bardzo się cieszymy, że nawet w takim naszym małym, cudownym Czaplinku znajdzie się grupa osób, której nie jest obojętny los świata, a szczególnie los kobiet na całym świecie. Dlatego tańczyłyśmy, próbowałyśmy, cieszyłyśmy się i tańcem, i empatią. Pozdrawiamy wszystkie kobiety na całym świecie, które tańczyły w tym samym momencie, co my. Przyjeżdżajcie do nas, zatańczymy razem. Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich akcjach społecznych organizowanych w naszej gminie. Choć najtrudniejszy, pierwszy krok. Po raz piąty w Czaplinku zorganizowano ekowalentynki. Pomysłodawcą tego fajnego przedsięwzięcia jest pan Dominik Dobrowolski. Jest to ekolog i podróżnik. To z jego inicjatywy i w naszej gminie te akcje się odbywają. Mamy bardzo wielu partnerów tej akcji. Są to firmy, które zajmują się recyklingiem. Te firmy też na swoich stronach publikują informacje o tych fajnych wydarzeniach. Generalnie poprzez szkoły, poprzez przedszkola, poprzez różne instytucje docieramy przede wszystkim do dzieci i młodzieży i wśród nich promujemy takie zachowania proekologiczne i zachęcamy do przynoszenia tych baterii i bardzo drobnego sprzętu elektronicznego tutaj, a w zamian za to dzieci dostają lizaki w kształcie serca jako znak miłości do ziemi, do czystego środowiska, do ekologii. Na naszych najmłodszych mieszkańców można liczyć. Już w dniu dzisiejszym gościliśmy 4-5 grup z przedszkola. Mieliśmy nawet grupę żłobkową, to są dwulatki, trzylatki. Więc od maleńkiego już uczymy tego recyklingu. Ta akcja jest skierowana do całych rodzin. Zwłaszcza od najmłodszych, bo wtedy wiedzą, już same wyciągały baterie z zabawek, mówią nie do śmietnika, bo nie wolno. Więc myślę, że to no bardzo dobre. Bardziej zapamiętają i już za rok też będą chciały baterie przynosić, bo no, na młode to na pewno powie, bo balona dostanę. Od młodych lat wpajać takie dobre, zdrowe nawyki. No myślę, że to na przyszłość zaskutkuje takim czymś, że będą to przekazywały dalsze pokolenia. Ekowalentynki to przykład działań proekologicznych, których pozytywny wpływ jest coraz bardziej w naszej gminie widoczny. No osobno wszystko segreguje, plastiki, papiery osobno. Jest to kolejny jakby etap nauki nas wszystkich segregacji. Bo to jest etap segregacji śmieci, którego się dalej cały czas jeszcze uczymy. W wyniku prowadzonych kontroli stwierdziliśmy, że jednak ludzie poprzez te wszystkie akcje segregacji jak najbardziej super zaczęli segregować, tak? W pojemnikach znajduje się to, co powinno się znajdować, nie tak jak było na samym początku, że ludzie mieszali te odpady. Teraz jest naprawdę duża poprawa. Jak wyglądały przygotowania do ekowalentynek? Zbieramy w ośrodku, stoją pojemniki na zrzute baterie i tam każdy, że tak powiem, tą zrzutą baterię wrzuca i co roku właśnie walentynki przywozimy tutaj na rynek, żeby te baterie zdać, zamienić. Ale jak coś tam jest ogłoszone bardziej, no to już się pamięta i się idzie. Ekowalentynki to fajna, pozytywna akcja, która potrafi naładować baterie. Struktura Kczoku działa Izba Muzealna. W tej chwili rozpoczęliśmy prace inwentaryzacyjne. To są prace, które są bardzo żmudne i czasochłonne.
wieloetapowe, potrwają na pewno kilka miesięcy. Postaramy się tutaj przeprowadzić profesjonalną inwentaryzację zgodnie z przepisami, zasadami, które obowiązują muzea, mimo że nie jesteśmy placówką stricte muzealną, ale w zbiorach posiadamy wiele bardzo cennych obiektów. Jesteśmy w trakcie pisania projektów, część z nich już została wysłana. Czekamy na odpowiedzi i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować nasze plany. Postaramy się też w międzyczasie rozpocząć różne projekty i spotkania, szczególnie tutaj z młodzieżą. Chcemy ją spotkać z regionalnymi pasjonatami historii, historykami, po to, żeby rozpocząć taką edukację kulturową, edukację historyczną. Jakie eksponaty możemy tam obejrzeć? Mamy tutaj różne eksponaty pochodzące z różnych epok, jak i z różnych terenów. Najwięcej jest z wieku XVIII, XIX i wieku XX. To znaczy po 1945 roku przybywa ludność tu na te tereny z różnych stron Polski i przywożą ze sobą też swoje niektóre rzeczy, które tutaj mamy na ekspozycji. Przywozili to, co mieli tam na wschodzie i osiedlili się w Czaplinku. I korzystali również z przedmiotów, które pozostały po byłych mieszkańcach Niemcach, starych gospodarzach tych terenów. Izba muzealna to historia naszej gminy i naszych mieszkańców, która pochodzi z niejednej izby.